Cześć, witam serdecznie, Maria Creager z tej strony. Witam Was w kolejnym moim króciutkim wideo. Dzisiaj muszę się Wam czymś bardzo szczególnym podzielić z Wami i pochwalić. Kupiłam cały wielki słój ogórków kwaszonych i wiecie co robię? Ogórkową, zupę ogórkową. O, to będzie super. Nawet muszka jakaś przyleciała tutaj. Ja już zrobiłam raz zupę ogórkową. Znaczy kilka razy zrobiłam i mój mąż powiedział, że bardzo mu zupa smakowała, ale wiecie co, zostawił prawie cały talerz, nie poprosił o dokładkę, także więcej już nie dostanie. I ja sobie zupę ogórkową robię sama, takiego nie ma. Także się najem dzisiaj tej zupy ogórkowej. Ja pamiętam, czasem w domu była tak zwana zupa zarzucajka. To normalny taki rosołek zarzuciło się kapustką kwaszoną, ale tutaj znowu nikt mi tego nie będzie jadł. Nie pamiętam, jak to się tą zarzucajkę jeszcze robi. Muszę może na Google zajrzeć. Nie mam śmietany do tej zupy ogórkowej i tak pomyślałam sobie, że mogę ją trochę zabielę mlekiem i troszeczkę może mąką. Też zapomniałam troszeczkę. Jeżeli jecie cokolwiek polskiego, w domu jecie, delektujecie się tym, ja Wam strasznie zazdroszczę. Serniczka Wam zazdroszczę, ogórkowej zupy Wam zazdroszczę, także dlatego dzisiaj sobie ją sama gotuję. Także musimy jakoś sobie radzić w Australii. Jak powiedziałam w pierwszym moim wideo, trzeba się dobrze pomodlić, żeby cokolwiek tutaj znaleźć. Ale zaczynają już być produkty polskie. Mogę nawet kapustkę kwaszoną kupić w polskim słoiku. To jest chyba Rolnik. Rolnik to się nazywa ta firma. Także już coraz więcej jest produktów. Ja jestem bardzo zadowolona, bo mogę wiśniówkę kupić. I Belvedere mamy, i wiśniówkę, i jeszcze jakieś tam budeczki polskie. Także to jest, one są bardzo drogie. Polskie produkty są bardzo dobrej jakości, no i one mają swoją cenę. A w Brisbane jest polski klub i co drugi tydzień jest polski market. Także można sobie kupić tam polskie sprowadzone wędliny i polskie produkty, szczególnie Wedel, czekoladę Wedla. Następnym razem pojadę, to sobie kupię czekoladki wedlowskie. Także pozdrawiam Was serdecznie z Australii. Dzisiaj jest niesłoneczna Australia, bo pada, zaczęła się zima i coraz częściej pada. Także pozdrawiam Wam serdecznie z zimowej Australii, cieplutkiej Australii. Subskryb do mojego kanału. Poplątał mi się język. Subskryb do mojego kanału. Czekajcie na moje następne wideo i zapraszam Was do pytań. Co chcecie wiedzieć o Australii? Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Także do miłego zobaczenia, do następnego mojego wideo i zaraz będę jadła moją ogórkową zupkę. Buziaki!